Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W piątek odbyły się uroczystości z okazji Święta Policji. Była to także okazja do uczczenia 105. rocznicy uchwalenia ustawy o Policji Państwowej oraz 104. rocznica powstania Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. W kępińskich uroczystościach wziął udział pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji, inspektor Sławomir Piekut oraz samorządowcy. Komendant powiatowy Policji w Kępnie, inspektor Mirosław Józefiak, wręczył swoim funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Przyznane zostały również medale za zasługi oraz nagrody i wyróżnienia. Służba policji Policjanta jest trudna i wymagająca, ale wszyscy wiemy, że warto. Bywają chwile radości i smutku. Odczuwamy spełnienie, a niekiedy bezsilność. Mierzymy się codziennie z wyzwaniami, które można określić mianem przygody. Bo przecież kto nie jak policjant odnajduje zaginionych, rozwiązuje zagadki kryminalne, tropi przestępców i ratuje ludzi z opresji. Bądźcie dumni, nosząc granatowy mundur. Niech przyświeca wam codzienna idea. Pomagamy i chronimy. A ja jestem dumny, że mogę dowodzić tak wyjątkowym zespołem. W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych 36 policjantów, 2 w Korpusie Oficerów, 10 w Korpusie Aspirantów, 20 w Korpusie Podoficerów i 4 w Korpusie Szeregowych. W ramach wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu minister spraw wewnętrznych i administracji nadał brązową odznakę zasłużony policjant aspirantowi Łukaszowi Rabiedze. Komendant Komendy Powiatowej Policji w Kępnie wręczył brązowy medal za długoletnią służbę aspirantowi sztabowemu Marcinowi Żłobińskiemu. Tegoroczne święto było także okazją do podziękowań za długoletnią służbę aspirantowi sztabowemu Piotrowi Marciniakowi, który w tym roku zdecydował się przejść na emeryturę, podobnie jak Bernadetta Mikoś, pracownik administracyjny kępińskiej policji. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.